witam was w kolejnym odcinku z naszego wakacyjnego wyzwania. Jesteśmy w... Jesteśmy w wiosce Takemizu i łapiemy ninja. Stój. Stój. Tak, jesteśmy w nieśmiertelnym ogrodzie, jakby co? O, nie. O, skąd ja mam wiedzieć? Za każdym razem jest chyba inaczej. O. Dobra. Tak. Już? To była najszybsza nauka ever. Czy ja już to umiem? Żartujesz sobie ze mnie? Nie żartujesz sobie ze mnie. Okej. Nie mam więcej pytań. To było naprawdę szybkie. Jestem pod wrażeniem. Ale tak, no, fajny początek kolejnego odcinka. Nie powiem, że nie. A weź się tutaj stań. Zrobię ci ładną wodę. Albo nie, wiesz co, chodź medytować. Nie możesz. Nie możesz, bo on tutaj... Idź go powitaj. On tutaj grabi. Koleś, wiesz co, idź stąd. Medytuj. O, jak fajnie, czekajcie. Trzeba je zrobić wodę. Tylko te tło takie. Nie miałeś z której strony stanąć. No naprawdę. Jakby tak z drugiej strony stanęła, to byłoby ładnie. No ale okej, już. Niech jej będzie. Nie ma to jak unosić się w powietrzu. I znika! Gdzie się teraz pojawi? Może będzie lepszy kadr? Nie bardzo. Pokaż. Dwójka jest najlepsza. Ewidentnie. Uwielbiam tę grę, naprawdę. Znikniesz jeszcze gdzieś? Uwaga. Tam! Aż tak daleko? Ale cię wyrzuciło. Dobra. Zadanie mamy również, żeby delektować się herbatą, więc zostaw, wyrzucić tę MP3, wyrzucić ją. Aha. Tylko tyle powiem. Nie mam pytań. Rozkoszuj się tą herbatą, kobieto. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie, bo zniszczą mi kadr. O, proszę, jak ładnie. I tak będziesz piła. Powoli? No dobra. Zaliczyło, czy jeszcze musimy troszkę popić tej herbatki? Jeszcze. Musi skończyć chyba. Dopiero nam się zaliczy. Ale ten ninja to mnie po prostu rozwalił. Okazuje się, że trudniej będzie... nauczyć się powitania niż... Zaczynam wątpić, czy ona dobrze to robi. Co ja tam mówiłam, że trudniej będzie nauczyć się powitania niż tej teleportacji i... Trochę dziwnie, ale okej. Ile będziesz ją chlała? Wstań! Pokaż. No, zaliczyło. Powitaj tą laskę. Mato!
chyba podziwiają. Jesteś taka cudowna, może nauczysz mnie gestu. Opowiedz jej o sławie. I to oczekiwanie. To znowu z tym luzakiem. Oni nie rozumieją. Jak nie rozumiesz, to pokaż mi swój. Pokaż mi swój. Nie, no muszę. Myślę sobie, że im dalej, to tym trudniej się nauczyć powitania od tych tubylców. Nie siadaj, gadaj z nią dalej. Gadaj z nią dalej, gdzie ona polazła jeść? No nie, jedz teraz. Dobra, to weź tą. Może ona będzie chętniejsza. Nakłoń do, naucz mnie powitania. Czemu tego nie ma? Jest! Nauczyła mnie. Jest. Ukłon. Już? Umiesz? Chyba się udało. Pokano. Udało się. Jej! Udało się! Kolejne powitanie! Super. No to dzięki. Dzięki, laska, dzięki. Nam się chce siku. Właściwie to Alison się chce siku. Aha, to jej na młodzienka. Czemu w damskim jest jeden kibel? Nie, są dwa? Idź, skorzystaj. Ja cię proszę, ty skorzystaj. Ile nam tutaj czasu już zostało? O, 10 minut to jeszcze. Zrobimy jakieś zadanka. Ciekawi mi ciągle to z tymi ćwiczeniami. Nie mam pojęcia, co zrobić z tymi ćwiczeniami. Ale idziemy jeszcze dalej. Idziemy teraz... Park pomocnej kapliczki, tak. Tam musimy teraz wrzucić monety do tej kapliczki, czy coś takiego, więc... Widzimy się na miejscu. Dotarliśmy! Gdzie jest ta kapliczka? A, tutaj, dobra. U, jest ninja znowu. O, nie da się. Dobra, idź wrzuć monetę. Masażu tutaj nie ma, nie? Bo masaż by nam odnowił energię. Tak myślę. Ta znowu z tą petrójką, no jak ja ją trzasnę. I mamy też tutaj tego całego Mahjonga, więc możemy... I chyba mieliśmy coś złowić. Czy to przez to, że wrzuciłaś monetę, Del zaczął padać? Serio? Czy po prostu on pada, bo pada? Ale to się nie zliczyło. Gdzie to jest? Tutaj. A to chyba nie o to chodziło, co? Ej, co się stało? Coś źle zrobiłam. Jeszcze tylko zobaczę sobie, czy ja tu mam... Zagraj w te klocki i wygraj, ale nie muszę pieniędzy wygrywać, nie? Bo nie wiem. Zagraj z tym dziadkiem, może. Może ci się uda. Może nie chodziło o tą kapliczkę, nie wiem. Chyba tak, bo była jeszcze jedna, zdaje się. Albo i nie? Nie wiem. Już naprawdę zgubiłam. Ej, gdzie idziesz? Miałam z tobą wygrać. Koleś, siadaj tu. Super. Świetnie. Powinnam i tak wygrać. Bo on se poszedł. No co za... Chodź tu do niej. Ona biedna nie ma z kim grać. Bo mi się energia kończy, no.
zagrajcie do końca, proszę was. I co, od nowa będą grać, jak oni dołączą? Czy poczekają, aż my od nowa? Świetnie. O, już wygrałam. Dobra. A to wiecie co, grajcie sobie sami. Ja tutaj muszę znaleźć koniecznie te ćwiczenia całe. A ta tutaj siedzi sama. Wydaje mi się, że tutaj jest takie miejsce. Ta cudowna pogoda, naprawdę. Dobra, wiecie co? Jej tutaj energia bardzo spadła. Spróbujemy wrzucić jeszcze raz tę monetę. Nie wiem, czy to o to chodzi. Czy jest jeszcze jedna kapitka jakaś. Chyba wtedy się to skasowało. O, tak. Osiągniesz sukces w wybranej karierze. Jej! To musimy wybrać jakąś karierę, pewnie. Jest zaliczone. Dobra. Tak, moi drodzy. Jeszcze została nam w sumie tylko chwila z tego odcinka. Po 5 minutek, więc ja bym wróciła sobie nią do domu. Chyba, że jeszcze powędrujemy trochę na tym deszczu. Bo chyba mamy zadanie, żeby złowić rybę. Nie chcę mi się teraz sprawdzać. Ale ona i tak już jest dosyć zmęczona, więc... No, dobry pomysł. Zobaczymy, czy coś złowi. Ale do tego deszczu to ja mam normalnie szczęście, żeby ją piorun jak nie trafił zaraz. Coś tam złowiłaś? Czy mi się wydawało? W ogóle ona ma tutaj tych rzeczy wszystkich? Nie, chyba nie złowiłaś. A chyba mi tutaj wyskoczy, jak ona złowi, nie wiem. Zobaczymy. Coś tam złowiła. Dobra, ona już jest zmęczona, więc wracamy do domu. Ale nie wyświetliło mi się, co złowiła. Nie rozumiem tego. Naprawdę już nie rozumiem. Idź na parcelę, dom. Sanda czy wielkogłębinowy? Aha. Jedną rybkę mamy. No dobra. No cóż, Alison wraca, kochani, do hotelu odpocząć. I kolejnego dnia zaczynamy dalszą przygodę. Będziemy kontynuować nasze zadania. Ale to już będzie w następnym odcinku. Dlatego na dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!